Już blisko. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Lepiej raczej nie będzie. Rozgłośnia powinna być gdzieś tutaj. Kto się przesunął? Okej, spróbujmy. No i jest. Nasza rozgłośnia. Muszę włączyć agregat. Nie działa. Muszę podłączyć je do zasilania. Co to kurwa jest? Było blisko.
to jazda. Nie, stary. Gdyby przymknęli Karla, zabójca Lukasa zaraz by się znalazł. Ta sprawa z Lukasem jest pojebana, ale nie można wyżywać się na bazarze. Nie chce mi nic powiedzieć, tylko wygłasza te swoje przemowy przed lustrem. Ejtor nie dorówna komendantowi. No wiesz co, przyszedłem tu aż z nadturzawy. Spojrzałem, a w puszce dziura. Musiałem, kurwa, trałować z powrotem. Powiedział to jeden z tych idiotów z bazaru. No, mnie to zaskoczyło. Mówi Aiden, odbiór. Ktoś tam szuka pielgrzyma? Odbiór. Chyba muszę poczekać do rana. Wystarczy na dziś. Pora spać. Spróbuję jutro rano. Aiden. Uciekamy czy nie? Ale że już? Nie, 100 lat. Już, Aiden. Co z zapasami? Wszystko gotowe. Ale cicho. Gdzie są wszyscy? Może umarli? Głupia jesteś. Chodźmy. Już. Będzie dobrze. Czekaj. To się nie skończy dobrze. Sprowadziłeś 12346? Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie, wypuszczą nas stąd. Aiden, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Doktorze Waltz, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Pożar! Mamy pożar! Yeah.
Pora pogadać z tym gościem od Spike'a. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. Halo? Aiden? Tak. Miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Waltza, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Chcę tylko znaleźć Mię. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra, przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. Pewnie nie robisz tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. Idę na miejsce spotkania. Na razie, Aiden. Halo? Tu Aiden. Słychać mnie teraz? Doskonale. Czyli jesteś blisko. Przepłynąłem jezioro. To jesteś prawie przy tunelach. Jest tam wejście. Jedyne, jakie GRE pozostawiło po odcięciu miasta. Idę z drugiej strony. Pośpiesz się. Co jest? Szybko. Ah!
Oh.